By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupem latarki. Ponieważ latarek nigdy za wiele, już się przekonałam wiele razy u nas w domu. Ja mam 4-kondygnacyjny dom, więc wiecie, jak się zgaśnie światło, to gdziekolwiek się przemieści, to jest masakra. I tych latarek mamy na każdym piętrze i każdy w pokoju i w ogóle, ale przeważnie, jak są potrzebne, to jest wszystko z nimi, jak nie są potrzebne, to jest z nimi wszystkimi w porządku. A jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że albo już nie świeci, albo świeci takim światłem, że masakra. No, wiecie, jak to jest. Jak nie ma, są zapałki, jest światło, nie ma zapałek, światło gaśnie. W każdym razie, to jest kupione w Netto za jakieś 19 zł. I słuchajcie, uwaga na światło po oczach. Tu jest włącznik główny i teraz tak. Pali na dwa, może tak zrobię, będzie widać. Są w środku dwie neonki i obydwie od razu świecą. Się zmieniło w tym. Teraz słuchajcie, klikam drugi raz. Zmienia się tylko ta środkowa neonka, bo neonki są trzy. Teraz nie świecą te po boku, tylko ta w środku. I teraz, uwaga, świeci też ta tu, uwaga, trzecia. I świeci tutaj teraz ta z boku, więc można tu, taka jakby czołówka, i tutaj te trzy neonki zmieniać sobie światłość. Tu wyłączę już. Mam wichajsterek do powieszenia, także można w każdym miejscu ją powiesić, nawet w namiocie. Słuchajcie, tu ma taki sprytny magnes. I tu ma takie sprytne magnesy, więc można ją postawić gdzieś, przytwierdzić na przykład na, nie wiem, metalowej części w samochodzie, na pokpicie, albo przykleić ją do lodówki, gdzie zawsze wszyscy ją znajdą. Słuchajcie, sprawdziłam, nie spływa, nie zjeżdża z lodówki, więc faktycznie bardzo dobrze trzymają te magnesy. Ja powiem Wam, jak się ładuje. Ja powiem Wam, jestem mega zadowolona. Oryginalne dwie baterie. Ciekawe, jak wytrzymają. Ja w ogóle bardzo dużo rzeczy, jak kupuję na baterie, to zaznaczam, że mają... Kupuję, żeby miały własne naturalne baterie. One wtedy najdłużej trzymają. Chociaż raz miałam taką sytuację, że po prostu baterie były już słabe i musiałam kupić nowe. A te nowe, to wiecie, jak to w sklepie już leżą, nie wiadomo ileś. No i taki zakup był trochę nie teges. Ale w każdym razie uważam, że za 19 zł latarka jest mega. Nie wiem, czy nie namówię męża jeszcze na jedną taką latarkę, ewentualnie dwie, bo w dobie tego, że są wichury i w ogóle dziwne rzeczy się tutaj dzieją, w każdym samochodzie powinna być taka latarka. No wiadomo, zajrzeć do silnika, zajrzeć pod maskę i tak dalej. To też nam się zdarzało w trasie na przykład, podczas zwiedzania i podróżowania. Więc myślę, że te dwie latarki jeszcze do samochodów się przydadzą. Także uważam, że zakup ekstra, polecam Wam, wpadajcie do Netto albo do innego sklepu, gdzie są, mój mąż mówi, duperele. Wiecie, te koszyki, z których zawsze coś można znaleźć fajnego. Tylko patrzcie na ceny, bo może w internecie jest taniej. Ja nie sprawdzałam, po prostu czapnęliśmy, bo była nam potrzebna i tak dalej, więc polecam. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.